Witamy na 16 edycji Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. Jak widać, mamy piękny, słoneczny dzień. Plazma wydaje się być bardzo egzotycznym stanem materii. Jednak jakby się nad tym porządnie zastanowić, to stanowi ona większość całej materii w naszym Układzie Słonecznym. I każdego słonecznego dnia możemy sobie tę plazmę dokładnie podejrzeć. Wystarczy spojrzeć w górę. I pewnie nigdy nie zastanawialiście się, co może mieć wspólnego z sobą folia aluminiowa, plazma oraz lotnictwo. Jednak mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu już nie będziecie mieli żadnych wątpliwości. A w celu zasięgnięcia wiedzy w tym temacie, zapraszam Was na Wydział Chemiczny Politechniki. Znajdujemy się właśnie w laboratorium procesów wysokonapięciowych, w którym to razem ze swoim zespołem opracowuję technologię wytwarzania powłok tlenkowych na stopach metali lekkich, takich jak magnez czy aluminium, w wyniku procesu plazmowego utleniania elektrolitycznego. Zacznijmy może od zdefiniowania problemu badawczego, przed jakim stoimy. Dlaczego powinniśmy przejmować się metalami lekkimi, stopami metali lekkich? Przecież można by konstruować większość rzeczy ze stali. I tak w zasadzie w istocie się dzieje, jednak są zastosowania, w których stopy metali lekkich są niezrównane. A to właśnie takie zastosowania, gdzie lekka masa konstrukcji, czy niska masa konstrukcji jest kluczowa. Na przykład przemysł samochodowy, przemysł lotniczy. Tam konstrukcje aluminiowe, czy też konstrukcje z magnezu sprawdzają się najlepiej. Tutaj pojawia się problem, jaki niestety jest spotykany bardzo często w przypadku stopów aluminium i magnezu. Albowiem nie są one dostatecznie odporne na korozję, aby zastosować je po prostu tak, jak one istnieją. Zresztą konstrukcje stalowe też często zabezpieczane przed korozją, więc nie jest dla nas to nic nowego. I tutaj z pomocą przychodzi elektrochemia, gdyż ona potrafi zamienić elementy, które początkowo są lśniące, piękne, ale żeby ten ich stan zachować na dłużej, często potrzebne są zabiegi w celu wytworzenia powłok ochronnych. I tak możemy stworzyć powłoki, które są z jednej strony funkcjonalne, a więc dają zabezpieczenie przed korozją, a z drugiej strony nadają też estetyczny efekt wykończeniowy. I tutaj mamy dla przykładu elementy z tytanu, które pokryliśmy powłokami tlenkowymi, bardzo podobnymi do tych, które wytwarzamy w wyniku naszego procesu. Przenieśmy się teraz na chwilę do wirtualnej sali wykładowej, w której zaprezentuję Wam na tablicy przybliżony mechanizm plazmowego utleniania elektrolitycznego. Jednak zanim do tego dojdziemy, skupmy się przez chwilę na zjawisku korozji. Bardzo dobrze wiemy, że korozja zazwyczaj następuje, kiedy metale mają kontakt z wodą. A więc woda jest pewnym głównym czynnikiem, który powoduje tę korozję. Wtedy korozja, mówimy, że zachodzi z mechanizmem elektrochemicznym. Jednak umówmy się, woda na ogół nie jest czystą substancją i oprócz cząsteczek H2O zawiera w sobie zupełnie inne rozpuszczone w niej substancje. Z punktu widzenia korozji bardzo istotną substancją jest tlen. Na tablicy tlen to te dwie kuleczki złączone z sobą. Aluminium jest dosyć aktywnym metalem, więc względnie chętnie opuszcza sąsiedztwo swoich atomów z sieci krystalicznej. Wówczas tworzy kation Al3+, pozostawiając za sobą 3 elektrony. W chemii takie przejście nazywamy utlenianiem. W sprzyjających warunkach, jeśli jon Al3+ spotka w roztworze cząsteczkę wody, ulega on hydrolizie, co daje nam jony H+, które są nośnikami kwasowości, oraz osad tlenku glinu. Osad ten osiada na powierzchni, nie mając innego punktu zaczepienia. I tutaj historia mogłaby nam się zakończyć, ponieważ jony z coraz to większą trudnością musiałyby upuszczać sieć krystaliczną z powodu nagromadzonych elektronów. Jednak właśnie z powodu obecności depolaryzatora, jakim może być tlen, te elektrony mogą ujść z metalu, pozwalając na dalszą korozję. Depolaryzator, czyli tlen, po prostu reaguje w obecności wody z tymi elektronami, tworząc jony OH, czyli nośniki zasadowości, mówiąc bardzo kolokwialnie. Takie przyjmowanie elektronów w chemii nazywamy redukcją. Jeżeli teraz pozostawimy proces samemu sobie, będzie dochodzić do pogłębiania tego ubytku metalu w jednym miejscu oraz zasadzania się
innych produktów korozji w drugim miejscu, co jest przykładem pewnego rodzaju korozji lokalnej, zwanej korozją wżerową. Na tym etapie wiemy już, na czym polega korozja metali. Zastanówmy się więc teraz, w jaki sposób można zabezpieczyć metale przed tym zjawiskiem. W przypadku aluminium bardzo dobrą metodą zabezpieczania jest tak zwane anodowanie konwencjonalne. Polega ono na zanurzaniu detali aluminiowych w roztworze kwasu siarkowego, około 20%, który zawiera w sobie bardzo dużo nośników kwasowości, tak zwanych elionów H+, o których mówiliśmy już wcześniej. Jednak samo zanurzenie metalu w kwasie nie jest wystarczające. Musimy doprowadzić do przepływu prądu przez jego powierzchnię poprzez doprowadzenie do niego dodatniego bieguna prądu. Wtedy cały detal, który pokrywamy, nazywamy anodą. Zatem prąd elektryczny nie popłynie przez nasz układ elektrolityczny, dopóki nie zamkniemy obwodu poprzez wprowadzenie do roztworu dodatkowej elektrody, czyli katody spolaryzowanej ujemnie. Katoda może być wykonana na przykład z ołowiu, a na całościowy proces zachodzący w tym układzie mówimy generalnie elektroliza. Podczas anodowania atomy metalu są wyrzucane do roztworu, gdzie spotykają cząsteczki wody, a te w wyniku hydrolizy tworzą produkt korozji, czyli znany już nam tlenek glinu. Ten z kolei tworzy warstwę pasywną, który odseparowuje metal od roztworu. Dalszy przepływ prądu tylko pogrubia warstwę. Podczas anodowania konwencjonalnego rozpuszczone w roztworze jony H+, działają na warstwę pasywną w taki sposób, że tworzą w niej bardzo regularne pory, które z czasem pogłębiają się prawie do samego metalu. Do takich porów można załadować np. cząsteczki barwnika, a następnie poddać operacji uszczelniania, czyli zanurzenia we wrzącej wodzie na odpowiedni okres czasu, co powoduje rekrystalizację tlenku i zabudowywanie porów, przez co cały układ jest odporny na korozję oraz zabezpieczony przed wymywaniem barwnika. Na zdjęciach widać, jak bardzo regularne mogą być powłoki anodowe wytworzone tą właśnie metodą. I widać też, jaka jest jakość powierzchni na przykładzie karabinków do wspinaczki zabarwionych na różne kolory. Jednak metoda ta nie jest pozbawiona wad, ponieważ używamy tutaj dosyć stężonego roztworu kwasu siarkowego, który może być niebezpieczny dla ludzi i środowiska. To dodatkowo powłoki te często nie wykazują wystarczająco dużej twardości, żeby sprostać ciężkim zastosowaniom, takim na jakie wystawia je przemysł lotniczy czy samochodowy. Dlatego teraz skupimy swoją uwagę na alternatywie, jaką stanowi plazmowe utlenianie elektrolityczne. W tym przypadku używamy dosyć delikatnego roztworu zasadowego o niedużym stężeniu, czyli rozcieńczonego, w którym znajdują się takie sole jak np. krzemian sodu, a więc wpływ tego elektrolitu na środowisko jest znikomy. Zawarte w elektrolicie jony stanowią doskonałą podstawę do formowania warstwy pasywnej, zanim doprowadzimy do przepływu prądu przez układ elektrolityczny. Kolejne parę kroków przypomina aż do złudzenia etapy, które miały miejsce podczas anodowania konwencjonalnego, a więc podpięcie odpowiednich elektrod do biegunów dodatniego ujemnego, przez co w układzie pojawia się nam anoda i katoda. Tym razem w roztworze wodnym nie brakuje już jonów H+, które mogłyby doprowadzać do powstawania porów, a więc warstwa może rosnąć praktycznie bez ograniczeń co do swojej grubości, przez co napięcie, które potrzebne jest do jej formowania, stale rośnie w czasie. Kiedy napięcie wzrośnie do wartości powiedzmy 200-300 V, to jest możliwe zaistnienie zjawiska przebicia dielektrycznego. Jest to bardzo podobne zjawisko, które możemy zaobserwować w burzowy dzień, kiedy to błyskawice przeskakują między chmurami, czy też między chmurami a ziemią. Powietrze, jako dielektryk, zwykle prądu nie przewodzi, jednak wysokie napięcie potrafi wywołać wyrwanie elektronów, a więc utworzenie łańcucha plazmy. I podobne zjawisko ma miejsce w przypadku tlenku glinu, który też jest dielektrykiem, nie przewodzi prądu, jednak podwyższenie napięcia powyżej pewnego progu pozwala na wytworzenie plazmy na powierzchni. Przebicie dielektryczne, które objawia się w postaci tzw. mikrowyładowań, często poruszających się po obrabianej powierzchni, będzie kontynuowane, aż nie dotrze do metalu podłoża, czyli do naszego aluminium. Może to spowodować jego nadtopienie, stopienie i wyrzucenie sporu na powierzchnię obrabianego metalu. Wówczas ulega on utlenieniu i formuje warstwę tlenkową nadal, co spowoduje dalszy wzrost napięcia.
Takie powtarzające się cykle niszczenia i formowania na nowo tlenku na powierzchni obrabianego metalu sprzyjają wzrostowi temperatury, który jest niwelowany przez obecność roztworu wokół naszego obrabianego metalu. To sprzyja pewnego rodzaju hartowaniu powierzchni, wprowadzaniu w skład warstwy nowych pierwiastków z roztworu, tudzież tworzeniu porów, które mają mikroskalę, a więc nieco większą niż w przypadku anodowania konwencjonalnego. Tak uformowana warstwa jest bardzo wytrzymała, twarda, dosyć gruba, znacznie grubsza niż w przypadku anodowania konwencjonalnego oraz nafaszerowana porami, które ostatecznie mogą zostać czymś załadowane. I właśnie w naszej technologii, którą opracujemy w ramach tego projektu, próbujemy wewnątrz tych porów załadować inhibitory korozji, tudzież barwniki, co nie jest takie proste jak w przypadku anodowania konwencjonalnego. Strasznie dużo tej teorii. Mam nadzieję, że jeszcze nie usnęliście i teraz jesteście gotowi, by zajrzeć razem ze mną do laboratorium, aby przyjrzeć się procesowi w praktyce. Jesteśmy przy stanowisku do prowadzenia procesu, na którym znajduje się elektrolizer, czyli specjalne naczynie, w którym proces prowadzimy. Oprócz niego wyposażone jest ono w oprzyrządowanie, które pozwala nam proces kontrolować. Teraz, czerpiąc inspirację z klasyków, z użyciem profesjonalnych wskaźników naukowych, pokażemy Państwu budowę stanowiska. Na samym środku widzą Państwo elektrolizer, w którym zanurzone są elektrody, które podłączone są do zasilacza. Stałą temperaturę procesu zapewnia nam kriostat oraz mieszadło. Z kolei gazy procesowe odprowadzane są za pomocą wyciągu. A teraz spójrzmy, jak wygląda sam proces w praktyce. Dosyć tego dobrego. Wróćmy do omówienia. Parametrami, które kontrolujemy w procesie, są napięcie oraz natężenie prądu, odpowiadające za moc powstających wyładowań. Proces prowadzimy w warunkach prądu impulsowego, czyli naprzemiennego włączania oraz wyłączania przepływu prądu w celu ograniczenia destrukcyjnych wyładowań na powierzchni próbki. Jednym z ważniejszych parametrów w przypadku prądu impulsowego jest częstotliwość, czyli ilość impulsów powstających w czasie jednej sekundy. Jak dobrze wiemy z muzyki, określone częstotliwości odpowiadają określonym dźwiękom, czyli w teorii jesteśmy w stanie zaprogramować nasz zasilacz, aby wydawał on określone dźwięki, które składają się w melodię. Specjalnie z okazji Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej wycięliśmy pamiątkowy napis w płytce aluminiowej, którą następnie poddaliśmy plazmowemu utlenianiu elektrolitycznemu według naszego przepisu. Rzecz jasna, nie sposób zmieścić tak wielkiego elementu w naszym standardowym elektrolizerze, dlatego zdecydowaliśmy się pokryć go w naszej eksperymentalnej linii, która służy do przenoszenia skali laboratoryjnej do skali pół czy ćwierć technicznej. Dzięki uprzejmości Centrum Popularyzacji Nauki oraz Telewizji Politechniki Śląskiej udało nam się zarejestrować w wysokiej rozdzielczości, jak wyglądało formowanie warstwy tlenkowej na pamiątkowym napisie Noc Naukowców Politechniki Śląskiej.
Pierwsze kadry zarejestrowaliśmy za pomocą smartfona. Jednak co profesjonalna kamera, to profesjonalna kamera. Sami możecie to stwierdzić. Przyjrzyjmy się teraz powierzchni po procesie formowania warstwy tlenkowej. Jak widać, detal pokrył się bardzo równo. Wiadomo, pory są w takiej skali, mikroskali, że nie jesteśmy w stanie dostrzec tego okiem własnym czy kamery. Można jednak zauważyć, że warstwa została wytworzona bardzo równo po obu stronach. Nie jestem w stanie tego przekazać na filmie, ale jest dosyć gładka. Pokryła się z obu stron nasza tabliczka z napisem. A stan wykończenia powierzchni daje podejrzenie, że gdybyśmy zastosowali kolejne stadia obróbki, takie jak wytworzenie warstwy barwnej na tym, czy też wprowadzenie inhibitorów korozji, dałoby pożądany efekt, czyli kompleksowy sposób zabezpieczenia powierzchni aluminiowej. W imieniu własnym oraz całego zespołu chciałbym podziękować instytucjom finansującym, Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, Narodowemu Centrum Nauki oraz organizatorom Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. Oraz Wam, drodzy widzowie, za to, że zechcieliście obejrzeć ten film.